Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej konferencji, na której chcę przedstawić kandydatów do Rady Miasta oraz program wyborczy, dzisiaj okręg numer 2, okręg Kazimierza Wielkiego. Szanowni Państwo, widzicie, że za mną stoi Dream Team. Za mną stoją kandydaci, których na swoich listach na pewno chciałby mieć każdy kandydat na prezydenta, ale to moja drużyna, to drużyna, która chce wspólnie ze mną budować lepszy Włocławek. Dlatego chciałem Wam dzisiaj pokazać kandydatów do Rady Miasta na osiedlu Kazimierza Wielkiego. Szanowni Państwo, przed Wami liderka listy, kobieta, szefowa Forum Równych Szans i Praw Kobiet we Włocławku, Joanna Hoffmann-Kupisz. Magister historii, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej, nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 23, prywatnie również nauczycielka historii mojego własnego osobistego syna. Członek Zarządu Rady Miejskiej SLD, przewodnicząca koła SLD Kazimierza Wielkiego, inicjatorka wielu akcji na rzecz dzieci, kobiet, a także na rzecz lokalnej społeczności. Co ważne, wolontariuszka schroniska dla zwierząt. Mężatka, córka i szczęśliwa mama córki Katarzyny. Numer drugi na liście, Damian Hełminiak, od 2010 roku, czyli od 8 lat radny Rady Miasta, w pierwszej kadencji sekretarz Rady Miasta, w tej kadencji wiceprzewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Prawnego, magister Public Relations i Reklamy Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie kończy studia podyplomowe Executive Master Business of Administration na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył Europejską Akademię Dyplomacji o specjalizacji Polska Służba Zagraniczna. Posiada certyfikat z protokołu dyplomatycznego oraz dla obserwatorów międzynarodowych OBWE. Ponadto od 10 lat zajmuje się logistyką związaną z transportem drogowym i również zawodowo, jak wiecie, zajmuje się transportem drogowym i transportem zbiorowym. Krzysztof Grządziel, trzeci na liście, ale najdłużej stażem radny Rady Miasta, twórca i współtwórca jednej z największych firm funkcjonujących w naszym mieście, DGS, dzisiaj Guala Closet DGS. Odnowiciel uzdrowiska Wieniec Zdrój, zatrudniający ponad 1000 mieszkańców Włocławka, ale też Krzysztof Grządziel znany jest ze swojej filantropii, ze wsparcia różnego rodzaju inicjatyw mieszkańców, z wspierania również samych mieszkańców. Jest to żywy dowód tej osoby, która dzieli się sobą, dzieli się tym, co ma. Bardzo ważna rzecz, która jest inicjatywy, czy sprawa, która jest inicjatywy Krzysztofa Grządziela, to jedyny taki w naszym kraju, a myślę, że wyjątkowy na pewno na mapie Europy, festiwal muzyki operowej, włoskiej muzyki operowej Bel Canto Semprente. Z włoskim jeszcze się nie zaprzyjaźniłem, ale znany miłośnik włoskiej muzyki operowej w postaci Krzysztofa Grządziela, również bardzo dobrze znany mieszkańcom Włocławka. Krzysztof Grządziel również nie tylko wspiera lokalną społeczność, ale też stara się pomagać w dbaniu o zdrowie, więc mieszkańców Włocławka, więc znacie też Krzysztofa Grządziela jako osobę, która wspiera chociażby Centrum Onkologii, jakże ważne, jakże istotne dla mieszkańców Włocławka. Na pozycji numer 4 Paweł Łapcia, który jest lokalnym biznesmenem, który z powodzeniem rozwija swój biznes. Biznes, właściwie zawód wymierający, bo to z DUN. Czyli wydawałoby się, że jest taką perełką w naszym mieście i faktycznie jest wybitnym fachowcem w tym, co robi, ponieważ jest
bardzo zajętym człowiekiem, bardzo rozchwytywanym człowiekiem. No, jest z nami na liście, ale nie jest z nami fizycznie obecny. Kolejny przedsiębiorca, który też aktualnie jest na spotkaniu biznesowym, czyli Rafał Nowakowski. To jest też młody przedsiębiorca, 32-letni człowiek, który współprowadzi firmę zajmującą się projektowaniem ogrodów. Jest to firma, która zlokalizowana jest w naszym mieście, ale obsługuje klientów z całej Polski, ale to jest Rafał Nowakowski jest osobą prawdziwie zakochaną w tym mieście i absolutnie nie wyobraża sobie, żeby nasze miasto zamienić na jakiekolwiek miejsce na ziemi. Stąd też ten biznes odważnie we Włocławku cały czas prowadzi, zatrudniając już też młodych mieszkańców, chociaż nie tylko młodych mieszkańców Włocławka. Magdalena Chwiałkowska, wykształcenie wyższe ekonomiczne, absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, wieloletnie doświadczenie bankowe, asystentka europosła, była asystentka europosła Janusza Zemke, obecnie pracownik administracji zasobów komunalnych na funkcji zastępcy dyrektora. Włocławianka, mama 14-letniej córki, mężatka, to dla tej części męskiej chyba dość smutna informacja, ale ważna. Młoda, jak widzimy, energiczna kobieta lubiąca ludzi, ale przede wszystkim pracę z ludźmi, nie bojąca się wyzwań, konsekwentnie dąży do wyznaczonego sobie celu. I ostatnia na liście, numer 7, Monika Budzeniusz. Znacie, myślę, Państwo Monikę Budzeniusz, gdzieś tam pewnie Wasze drogi się z nią skrzyżowały. Absolwentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim i prawa zamówień publicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbyła certyfikowane szkolenia w zakresie kodeksu postępowania administracyjnego, zarządzania projektami, administracji publicznej, kodeksu spółek handlowych, ochrony danych osobowych i public relations. Przez 7 lat jako dziennikarz zajmowała się tematyką samorządową, przez 8 lat była rzecznikiem prasowym prezydenta oraz dyrektorem Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta we Włocławku. Dzisiaj jest członkiem zarządu Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, zawodowo związana z wodociągami we Włocławku, a prywatnie również mężatka, ma 2 córki w wieku 14 i 19 lat. Przed Państwem drużyna, która będzie walczyć o to, by móc godnie, dobrze reprezentować mieszkańców osiedla Kazimierza Wielkiego w Radzie Miasta. Tak jak mówiłem już to wielokrotnie, są to przedstawiciele polityki, nowej polityki, polityki, która jest nakierowana na rozwiązywanie problemów mieszkańców Włocławka, a nie na konfrontację, nie na udowadnianiu, czyja racja jest bardziej ważna i bardziej zasadna. Racje mieszkańców są na pierwszym miejscu, na pierwszym punkcie i te racje mieszkańców nasi kandydaci do Rady Miasta zebrali i postanowili przekazać Państwu w postaci programu wyborczego dedykowanego dla okręgu numer 2, czyli to jest oprócz programu wyborczego Lepszy Włocławek, który jest koncepcją przebudowy naszego miasta, zmiany czy wyznaczenia, próbą wyznaczenia kursu, tak żeby nasze miasto nie dryfowało chociażby w zakresie budowy mieszkań, chociażby w zakresie nowego podejścia do kształcenia zawodowego, tak żeby zatrzymywać mieszkańców Włocławka w naszym mieście. To przed Wami program, który jest dedykowany dla osiedla Kazimierza Wielkiego. Poproszę o slajd. Modernizacja ulic osiedlowych. Wiemy, że cały czas ulice osiedlowe są ważne, istotne dla mieszkańców osiedla Kazimierza Wielkiego. Bardzo często niestety to osiedle było pomijane w modernizacjach ulic, stąd też na naszej liście znalazła się ulica Saperska, Żelazne Wody, Armii Krajowej, Żytnia, Polna, Obrońców Wisły, Sosankowa, Papieżka. To są ulice, które no, wymagają remontu, ale chcemy również
eliminować ulice gruntowe, stąd też na pewno ulica Kombatantów, na pewno ulice czy drogi w kierunku Rybnicy i w tej części miasta wymagają dywaniku asfaltowego. Okręg Kazimierza Wielkiego to również okręg reprezentujący, czy radni reprezentujący mieszkańców osiedla Zawisze. Stąd też budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 znalazła się w naszych priorytetach na najbliższą 5-letnią kadencję. Deklarujemy, że ta sala gimnastyczna przy Zespole Szkół nr 8 powstanie, tym bardziej, że mieszkańcy Zawisza dzisiaj nie mają możliwości, a dzieci tym bardziej korzystać z tego rodzaju infrastruktury. Komunikacja, wiecie Państwo bardzo dokładnie, że zależy nam bardzo, stawiamy sobie to jeden z fundamentalnych celów. Prozaiczna rzecz, ale jakże ważna. Od liczby śmietników niestety zależy też to, jakie nasze otoczenie będzie, jak będzie wyglądać. Bardzo dużo mieszkańców Włocławka narzeka na czystość w naszym mieście, stąd też zwiększenie ilości śmietników na osiedlu Kazimierza znalazło się w programie, ale równie ważne są parkingi. O ile parkingi przy miejscu zamieszkania są bardzo istotne, bardzo ważne i będziemy realizować budowę tych parkingów, rozważamy również możliwość budowania osiedlowych parkingów wielopoziomowych, ale za wcześnie, żeby o tym mówić, dzisiaj sygnalizuję ten temat. Na pewno liczba samochodów się zwiększa, miasto musi reagować na to, chociaż też powinno starać się moderować te tematy. Budowa osiedlowych parkingów jest ważna, ale tutaj mamy również zapisane, że o parkingi przy ulicy Celulozowej. Osiedle przy ulicy Celulozowej, jak wiecie Państwo, jest osiedlem dość nowym. Właściwie mamy tam do czynienia z takim dobrym przykładem rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Zostały one zagospodarowane bardzo ładnie, bardzo dużo tam mieszkań powstało, ale z moich spotkań z mieszkańcami osiedla, tego nowego osiedla, ale również ze spotkań naszych radnych z mieszkańcami wynika jasno. Bloki są, ale brakuje właśnie parkingów. Brakuje placów zabaw, brakuje miejsc rekreacyjnych typu boisko, gdzie można byłoby pograć w nogę, typu jakiś mały park. My swego czasu proponowaliśmy, nawet zainicjowaliśmy taki projekt do budżetu obywatelskiego. Zdecydowanie warunki życia w tej części osiedla Kazimierza Wielkiego muszą się poprawić, bo same bloki to za mało. Parkingi to jest jeden z postulatów, które chcemy zrealizować. Tym bardziej, że wiecie Państwo dokładnie, że na ulicy Celulozowej planujemy budowę 400 mieszkań na wynajem, które też będą zasiedlone przez mieszkańców Włocławka, którzy też będą chcieli gdzieś ten wolny czas spędzić, chociażby z dzieckiem wyjść na spacer, czy pograć w piłkę lub pobujać się na bujaństwie. Zwiększenie wywozu śmieci z osiedla Rybnica to też jest postulat mieszkańców. Bardzo narzekają na tą regularność. Stacje rowerowe. Wczoraj o tym mówiłem, o rowerze miejskim. Te stacje rowerowe już się pojawiają w programie dla osiedla Kazimierza Wielkiego. Te stacje rowerowe miałyby powstać. To jest szczególne osiedle i na Płockiej, i na samym osiedlu Kazimierza Wielkiego, ale też bardzo ważne, żebyśmy na Zawiślu i też na wspomnianej ulicy Celulozowej nie zapomnieli o tych stacjach rowerowych, gdzie mieszkańcy będą mogli wypożyczyć rower i dojechać do wolne miejsce w naszym mieście. Poproszę o kolejny slajd. Budżet partycypacyjny, jakbyśmy go nie nazywali, budżet obywatelski, wynalazek, może nie wynalazek, idea, która została w poprzedniej kadencji zapoczątkowana, dość dobrze się przyjęła. Przypomnę chociażby skatepark, który został wybrany w budżecie obywatelskim. Niestety zabrakło kontynuacji, został zrealizowany jeden etap z pięciu.
Ale to jest przykład, że budżet obywatelski cieszy się zainteresowaniem mieszkańców Włocławka, stąd też chcemy zwiększać jego zasięg i zaproponowaliśmy zwiększenie również zadań, które będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na osiedlu Kazimierza Wielkiego. Mieszkańcy zwrócili się do nas również z postulatem, by znaleźć alternatywne rozwiązanie dla ulicy Grodzkiej. Dzisiaj jest, podobnie jak na Michelinie, problem taki, że jeżeli ulica Grodzka zostanie w jakiś sposób zakorkowana, czy jest nieprzejezdna, nie ma właściwie alternatywy dla tej drogi. Ciężko objechać te utrudnienia. Plac zabaw na celulozowej to już omawiałem. Uporządkowanie dojścia do Wisły od strony Zawiśla. Ale w programie miejskim, który jeszcze tego elementu nie pokazaliśmy Państwu, jest również postulat nie tylko dojścia do Wisły, ale również zorganizowania plaży miejskiej od strony Zawiśla. To jest ważne, istotne. Oczywiście to jest też wyzwanie dla służb miejskich, by zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo, ale przykład chociażby Warszawy i praskiej części strony Wisły, gdzie mieszkańcy Warszawy bardzo chętnie korzystają z dobrodziejstw plaży nad Wisłą. Chciałbym, żeby tą plażę od strony Zawiśla też uruchomić, wrócić właściwie do historii, bo wiemy dokładnie, że nasi dziadkowie czy pradziadkowie chętnie korzystali z plaży nad Wisłą od strony Zawiśla. Zresztą tam przecież był też port rzeczny, który dobrze funkcjonował. Mam nadzieję, że po wybudowaniu, rozwijam się, zaraz wracam do Kazimierza Wielkiego, po wybudowaniu drugiego stopnia wodnego będą warunki do tego, żeby ten port od strony Zawiśla ożywić. Rozszerzenie miejskiego monitoringu. Ten punkt będzie się pojawiał w każdym programie osiedlowym, dlatego że bezpieczeństwo i poczucie przede wszystkim bezpieczeństwa mieszkańców jest bardzo ważne, że nie powiedzieć najważniejsze. Żeby mieszkaniec mógł dobrze czuć się we własnym mieście, dobrze czuć się we własnej okolicy, musi się czuć bezpiecznie. Stąd też będziemy konsekwentnie rozwijać monitoring miejski, również patrząc na finanse miasta, dlatego że kamera czy ograniczenie wandalizmu, ograniczenie dewastacji mienia naszego wspólnego miejskiego również odbije się pozytywnie na budżecie miasta. Budowa placu zabaw przy ulicy Płockiej, właśnie rozwijanie tego placu zabaw, siłownie zewnętrzne na osiedlu Kazimierza Wielkiego na Płockiej, siłownie zewnętrzne. Pamiętacie Państwo, że pierwsza taka siłownia powstała na bulwarach i od razu zyskała rzeszę osób, które bardzo dobrze to przyjęły. Ja spotykam się z mieszkańcami właściwie jako szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej co pół roku. Właściwie na każdym takim spotkaniu, na każdym osiedlu te siłownie zewnętrzne są oczekiwane od miasta, a skoro mieszkańcy oczekują, to miasto jest od tego, żeby to zrealizować. Mówiłem o utwardzeniu drogi na Rybnicy, więc jeszcze raz o tym mówię. Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że Sojusz Lewicy Demokratycznej podejmuje już dzisiaj działania, żeby zwiększyć ilość kursów, chociażby na Rybnicę, kursów autobusowych na Rybnicę. Tutaj mamy utwardzenie drogi, to jest jedno zagadnienie, ale autobusy to jest drugie zagadnienie. W tym roku kilkukrotnie do prezydenta składaliśmy wniosek o zwiększenie wydatków na transport zbiorowy właśnie po to, żeby między innymi mieszkańcy tej części osiedla przy ulicy Rybnickiej mieli dobry dostęp czy dobre połączenia z resztą Włocławka, ale utwardzenie dróg w tej okolicy też jest ważne. Właściwie tam ta część miasta bardzo szybko nam się rozwija. Zresztą w innym filarze odnośnie dostępności mieszkań mówię o tym otwarcie, że uzbrajanie infrastruktury pod budownictwo jednorodzinne, pod budownictwo mieszkaniowe jest jednym z moich priorytetów i na tym zamierzam się skupić, a tutaj jest odzwierciedlenie w naszym programie dla osiedla Kazimierza Wielkiego.
zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Ptasza Bracka. Wiemy, że tam są bloki, tam mieszkają ludzie, którzy też nie mają, podobnie jak na Celnozowej, zostały zbudowane bloki i zapomniano o tej infrastrukturze takiej dnia codziennego. Więc to też uzupełnimy. Zwiększenie liczby ścieżek rowerowych, to jest to, o czym już mówiliśmy. Utworzenie grzebowiska, tutaj jest błąd, grzebowiska dla zwierząt. To jest też postulat, z którym mieszkańcy Włocławka co jakiś czas przychodzą. Akurat to nie tylko dotyczy mieszkańców tego osiedla, ale no tak się składa, że schronisko dla zwierząt i jak gdyby tereny, przy którym, na którym można byłoby zorganizować takie grzebowisko, jest na osiedlu Kazimierza Wielkiego, więc stąd ten zapis. I zwiększenie bezpieczeństwa na drogach osiedlowych, chociaż nie tylko. Ja jako cel swojej prezydentury stawiam, żeby nikt, żadne dziecko, żaden dorosły, żaden senior na włocławskich ulicach nie stracił życia. Mamy tak poprawić bezpieczeństwo na włocławskich drogach, by nikt nie tracił życia na włocławskich ulicach. To dotyczy ulic miejskich, to dotyczy ulic tych o ruchu przyspieszonym, ale to równie ważne jest na ulicach osiedlowych, stąd też będziemy wdrażać rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, które będą ten ruch samochodowy spowalniać, który będzie tak, żeby ten ruch samochodowy był bezpieczny. Dwa zdania na ten temat jeszcze. Auto, które się porusza z prędkością 30 km na godzinę w momencie zderzenia z człowiekiem, z pieszym, tak jest nasz układ kostny zbudowany, jest 95% szansy, że nic się nie stanie. Tylko 5% szansy, że człowiek biorący udział w takiej kolizji, w takim zdarzeniu ucierpi. Jeżeli podwyższymy tą prędkość do 50 km, prawdopodobieństwo wystąpienia jakichś objawów, jakichś obrażeń zwiększa się z 5% do 75%. Stąd tak ważne, tak istotne są zabezpieczenia czy spowalnianie ruchu na drogach osiedlowych i to też z takimi postulatami do nas wychodzą mieszkańcy, chociażby przy ulicy Łanowej jest grupa osób, które no, konsekwentnie walczą o to, żeby w okolicy ich bloku było bezpiecznie. Przebudowa i rozbudowa parkingów przy ulicy Płockiej, tak jak powiedziałem, to osiedle Kazimierza Wielkiego, okręg Kazimierza Wielkiego, to są takie enklawy i właśnie ulica Płocka, podobnie jak Celnozowa, podobnie jak Ptasia, boryka się właśnie z tą infrastrukturą, która im jest, mieszkańcom jest potrzebna na co dzień, mieszkańcom jest potrzebna do normalnego funkcjonowania, a tej infrastruktury brakuje. Szanowni Państwo, z mojej strony to tyle. Teraz o głos poproszę liderkę tej listy, Joannę Hoffmann-Kupisz. Zapraszam. Szanowni Państwo, osiedla stanowiące okręg wyborczy numer 2, zatem te największe, o których mówił kandydat na prezydenta Krzysztof Kubiński, Zawisie, Kazimierza Wielkiego, ale także te mniejsze, czyli Rybnica, osiedle przy ulicy Płockiej, czy bloki przy ulicy Ptasiej Bracka, są idealnym przykładem na to, że w ciągu ostatnich lat był niewłaściwy podział środków z budżetu miasta na rozwój i inwestycje tychże osiedli. Jestem mieszkanką tego okręgu i doskonale znam problemy mieszkańców. Dziurawe chodniki lub ich brak, dziurawe drogi lub ich brak, brak kanalizacji. Wydaje się, że w XXI wieku o takich problemach w ogóle nie powinniśmy rozmawiać. To już powinien być standard. Wydaje mi się, że w nadchodzącej kadencji kandydaci, którzy są na listach Sojuszy Lewicy Demokratycznej, są osobami kompetentnymi, są osobami zaangażowanymi, którzy w przyszłości będą pracować w taki sposób, aby mieszkańcy mieli przekonanie i wrażenie, że dbają o ich interesy i że traktowani są w sposób jednakowy. 21 października, kiedy Państwo, włocławianie,
pójdą na wybory i będą głosować na kandydatów z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, włączą się niejako w proces budowania lepszego Włocławka. Jest to hasło naszego kandydata Krzysztofa Kuguckiego, pod którym wszyscy kandydaci do Rady Miasta się podpisujemy. Dziękuję bardzo. Czy Państwo pozwolą, to jako ten już najbardziej wiekiem zaawansowany radny Włocławka, przypomnę, od 87 nieprzerwanie jestem radnym i sobie cenię to, że mam możliwość rozmowy z naszymi mieszkańcami, cenię sobie to, że czasem udaje mnie się w wielu sprawach pomóc włocławianom. Nadchodząca kadencja dla Włocławka to coś wyjątkowego. Po pierwsze 5-letnia, po drugie, jak zauważyliśmy w prezentacji programu dla osiedla Kazimierza Wielkiego Zawiśla, to zmiana jakości życia. Chcemy, by poprzez te drobne rzeczy, parkingi, wypożyczalnie rowerów, poprzez większą ilość ścieżek rowerowych, poprzez kwestie związane z lepszą dostępnością do kultury, do powiedzmy gastronomii i tak dalej, włocławianie mieli możliwość zmiany jakości życia. To jest cel jak najbardziej istotny. A co to oznacza? To oznacza, proszę Państwa, że wydawane pieniądze z budżetu miasta muszą być bardziej oglądane niż do tej pory, by za ich ilość, którą będziemy mieli do dyspozycji, zbudować więcej. Niestety muszę powiedzieć z przykrością, że w wielu ostatnich kadencjach niezbyt udawało nam się to dobrze robić i niektóre inwestycje kosztowały znacznie więcej niż powinny, a to wynikało, bym powiedział, ze złego ich przygotowania, ze złej oceny, czy po prostu braku doświadczenia. Sojusz Lewicy Demokratycznej w tych wyborach wystawia naprawdę, proszę Państwa, bardzo dobrą pod względem merytorycznym, jakościowym, ale także pod względem czucia spraw miejskich drużynę. Tą drużynę będzie prowadził kolega Krzysztof Kukucki, człowiek, choć niektórzy mówią młody, no a co to, ale to już jest 38 lat. Ja mam 38 lat, to już kończyłem, powiedzmy, kierowanie miasta Włocławka, bo taka, powiedzmy, w moim życiu też jest, powiedzmy, historia. Stąd też poprzez to doświadczenie, tą wiedzę, którą cała drużyna z naszym kandydatem na prezydenta posiada, jesteśmy w stanie zagwarantować, że to, o czym mówimy, to wykonamy. Ale miałem w tym miejscu do Państwa wyjątkową prośbę. Pójdźmy na wybory, bo ostatnie kadencje pokazują, że jeśli prezydent nie ma większości, a ta jest wyjątkowym tego przykładem, to choć ma może dobre pomysły, to niewiele może zrobić. Uważam, że gdyby włocławianie zawierzyli nam po raz kolejny i oddali swoje głosy na nas, to jest szansa, że ten bardzo ambitny, ten bardzo praktyczny program zostanie zrealizowany. Żeby młodzież nie uciekała z Włocławka, musimy zadbać o zmianę jakości kształcenia. To jest w naszym programie. Chcemy, by przy każdej szkole zawodowej, przy każdym techniku, tak jak to bywało kiedyś, utworzyć z powrotem warsztaty. Dzisiaj Włocławek, proszę Państwa, cierpi już na brak dobrze przygotowanej kadry do zakładów pracy. Jest już to, bym powiedział, ostatni sygnał, by za ten problem się wziąć. I nie jest to kwestia naszych nauczycieli, dyrektorów. To są dobrzy ludzie. Oni potrafią to zrobić. Musi być sygnał widoczny, musi być właściwy program ze strony miasta. My to posiadamy. Chcemy wreszcie doprowadzić do sytuacji, by kształcenie na poziomie wyższym było też na wyższym poziomie. Mamy dziś kilka uczelni. W naszym programie jest, by w oparciu o wyższą szkołę zawodową, państwową i pozostałe wyższe uczelnie prywatne stworzyć jeden poważny ośrodek akademicki, który będzie kształcił zarówno w przedmiotach humanistycznych, ale także technicznych młodzież po naszych szkołach zawodowych, technicznych, po liceach. Jeśli powstaną na wyższym poziomie szkoły zawodowe i technika, i licea, to również pozyskamy młodzież z okolicznych powiatów, które kiedyś wchodziły w zakres naszego województwa. I wreszcie, co jest, bym powiedział, a chcę powiedzieć przez chwilę, bardzo istotne. Chcemy również zadbać, by włocławskie firmy budowlane, instalacyjne miały pracę.
Ten program 400 mieszkań na celulozowej, mieszkań na wynajem daje taką możliwość. To jest kilkadziesiąt milionów, proszę Państwa, przerobu. To jest szansa do tego, by te firmy, które budują, które tworzą dobra materialne, mogły istnieć. Zatem ośmielam się prosić Państwa, nas kochanych wosławian, byśmy zawierzyli naszej liście, naszemu kandydatowi, byśmy po pierwsze poszli do wyborów i byśmy oddali głos na Sojusz Lewicy Demokratycznej i Krzysztofa Kukuckiego, myślę, najbardziej pragmatycznego, doświadczonego i najlepiej przygotowanego kandydata na prezydenta naszego miasta Wrocławia. Bardzo dziękuję. Jeszcze ktoś? To teraz czas na Państwa. Jeżeli macie jakieś pytania, bardzo chętnie będziemy starać się odpowiedzieć na nie. Nie ma. Bardzo dziękuję za udział w konferencji i zapraszam na kolejne, które odbędą się już niebawem. Dziękuję uprzejmie.